reprezentuję Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Są z nami eksperci, pan profesor doktor habilitowany Tomasz Mikołajczyk, ichtiolog, autor raportu i koordynator zespołu badawczego, który prowadził ekspertyzy. Pan profesor reprezentuje Pracownię Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI. Jest także wiceprezesem Fundacji Skalmonide, która zajmuje się ochroną ryb, głównie ryb łososiowatych. Jest z nami także współautor raportu, pan Robert Wawręty z Towarzystwa na Rzecz Ziemi. Nasza prezentacja i wszystkie materiały jej dotyczące będą dostępne dla Państwa. Zaraz na czacie przekażę Państwu link. Prezentacja i nasze spotkanie jest nagrywane. Po wystąpieniu pana profesora Mikołajczyka będzie czas na zadawanie pytań. Będziemy to robić poprzez podniesienie ręki. Tutaj, jeżeli Państwo zjadą kursorem na platformie Zoom, mamy napis Participants. Wystarczy tutaj kliknąć. Z prawej strony pojawia się lista osób i możliwość ręki do kliknięcia. Jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Myślę, że możemy zaczynać. Oddaję głos profesorowi Mikołajczykowi. Dzień dobry Państwu. Zostałem już przedstawiony. Dziękuję bardzo za taką możliwość. Ich reprezentuję Pracownię Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBI z Krakowa i w swoim imieniu oraz w imieniu wszystkich autorów tych badań oraz raportu chciałbym Państwu przedstawić w dość skróconej formie niestety wyniki naszych dwuletnich badań na rzece Wiśle i Narwi w okolicach elektrowni Ostrołęka i Kozienice. Wyniki badań, których celem było próba oszacowania strat w ichtiofaunie tych obu rzek spowodowanych przez pracę tych elektrowni wyposażonych, co bardzo ważne, co będę powtarzał wielokrotnie, w otwarty system chłodzenia kondensatorów pary. Elektrownie termiczne, jakiekolwiek by one nie były, czy będą to węglowe, atomowe, gazowe czy na mazut, z otwartym systemem chłodzenia, takim najstarszym ze znanych, zawsze posadowione są na brzegach dużych rzek. Dlaczego? Dlatego, że pobierają do swoich celów technologicznych olbrzymie ilości wody. Głównie ta woda używana jest do chłodzenia skraplaczy pary. Ich negatywny wpływ na ekosystemy rzeczne, nad którymi są posadowione, przejawia się również poprzez zrzut tej spracowanej, nazwijmy to, wody potechnologicznej, która jest pozbawiona życia i przede wszystkim gorąca. Przez to zmienia się tak zwany reżim termiczny rzeki poniżej takiej elektrowni. Tutaj na załączonym zdjęciu widzimy wejście do elektrowni, czyli zasysanie wody do chłodzenia oraz kanał zrzutowy, który ciągnie się potem. Ta struga podgrzanej wody, zwana pióropuszem termicznym, ciągnie się tam przez wiele kilometrów, co oczywiście ma przemożny wpływ na ekosystem rzeki. Żeby móc pobrać taką dużą ilość wody, elektrownie zabezpieczają się na okres niżówek tak zwanych, czyli niskiego stanu wody w rzece i budują w tych lokalizacjach różnego rodzaju urządzenia piętrzące, które powodują, że właśnie w okresie, kiedy wody w rzekach jest bardzo mało, one w ten sposób gwarantują sobie potrzebną ilość wody do pracy. I tutaj to jest akurat ten fragment na zdjęciu. Tutaj jest próg piętrzący, poprzeczny, piętrzący wody Wisły dla potrzeby elektrowni Kozienicy. I oczywiście w każdej innej tak samo. I jeżeli mówimy, że elektrownie potrzebują do swoich celów olbrzymiej ilości wody, no to, żeby nie być gołosłownym, prezentuję Państwu tutaj dane dla obu badanych elektrowni. Elektrownia Kozienice, która jest największą elektrownią węglową w Polsce. Ona się składa z dwóch części, starej, która pracuje właśnie na otwartym systemie chłodzenia oraz nowej, już bardziej nowoczesnej, na zamkniętym systemie chłodzenia. Niemniej jednak ta stara część elektrowni o mocy prawie 3000 MW
może pobrać z rzeki Wisły aż 100 metrów sześciennych wody na sekundę. W okresie, kiedy prowadziliśmy badania, taki pobór był w granicach średnio rzecz biorąc około 60 metrów na sekundę, więc jest to bardzo dużo. Żeby wyobrazić sobie, ile to jest 60 metrów na sekundę, to na przykład Wisła przed Krakowem. To jest mniej więcej ten przepływ przy średnio niskim przepływie, albo ujście Sanu do Wisły. Średni niski przepływ Sanu to jest mniej więcej 60 metrów sześciennych na sekundę. Czyli można sobie wyobrazić, że ilość wody, która reprezentuje całkiem sporą rzekę, wpływa do elektrowni, a następnie z niej wypływa podgrzana. Elektrownia Ostrołęka jest mniejsza, 690 MW, może pobrać z Narwi 26 metrów sześciennych na sekundę. W okresie, kiedy prowadzone były badania, pobierała między 9 a 13 metrów sześciennych na sekundę. Takich instalacji z otwartym systemem chłodzenia na Wiśle oraz w jej dorzeczu, począwszy od źródeł mniej więcej do Warszawy, jest aż 7. Szybciutko tylko. Elektrownia Skawina koło Krakowa, elektrownia Połaniec, elektrownia Stalowa Wola przy ujściu Sanu do Wisły, elektrownia Kozienice tutaj przed Warszawą, elektrownia Siekierki, następnie Żerań oraz elektrownia Ostrołęka. 7 dużych instalacji, które pobierają gigantyczne ilości wody. Jeżeli weźmiemy to w cyklu rocznym, to możemy śmiało mówić o wielu miliardach metrów sześciennych wody. A tutaj po lewej stronie mają Państwo schematyczny wygląd takiej instalacji. To jest właśnie przegrzana para napędza turbiny, po czym po to, żeby wrócić z powrotem do kotła, musi zostać skroplona i dzięki pompowaniu do takich instalacji olbrzymiej ilości wody i następnie wypuszczaniu jej do rzeki już w stanie całkowicie odmiennym, czyli pozbawionej życia jakiegokolwiek, plus bardzo silnie podgrzanej, co najmniej o kilkanaście stopni w stosunku do tego, co było pobrane z rzeki. Żeby jeszcze bardziej Państwu uzmysłowić, jak dużo to jest wody, to chciałbym zaprezentować, jaki udział energetyka ma w zużyciu, generalnie rzecz biorąc, słodkiej wody w gospodarce narodowej Polski. Dane z 2018 roku, jak widać, energetyka do potrzeb chłodzenia swoich skraplaczy zużywa 61% słodkiej wody, jaka jest w Polsce dostępna. Jeżeli z tego tortu wytniemy to 21% jako sieć wodociągowa, to okaże się, że elektrownie zużywają prawie 88% słodkiej wody, jaka jest potrzebna do naszego przemysłu i dla naszego rolnictwa. Czyli praktycznie całość wody słodkiej jest używana przez energetykę. Gigantyczne ilości. Celem naszych badań było oszacowanie ilości ryb, które jako larwy, czyli zaraz po wylęgu z ikry, larwy i wczesne formy narybkowe, które są zasysane do systemów chłodzących elektrownie. Dlaczego takie stadia? Otóż takie stadia po prostu przechodzą system zabezpieczeń, jakie każda elektrownia ma. Każda elektrownia, pobierając wodę z rzeki, ma pewien system krat, odstraszaczy, których zadaniem jest niepozwolenie rybom, czy na przykład śmieciom, gałęziom, konarom, dostanie się do systemu chłodzących. Natomiast rozstaw tych krat jest na tyle duży, że pozwala, aby mniejsze osobniki oraz słabsze, które nie potrafią sobie poradzić z silnym prądem wody, niestety są zasysane wraz z wodą i tam giną w systemach chłodniczych, ponieważ są uszkadzane mechanicznie, następnie następuje gigantyczny wzrost ciśnienia przez pompy, a następnie w ułamku sekundy ta woda jest podgrzana o kilkanaście stopni, co do reszty załatwia całą sprawę. Następnie ta woda wypływa już całkowicie bez żywych istot wewnątrz. Przy okazji oczywiście zbadaliśmy aktualny skład gatunkowy ichtiofauny w okolicach elektrowni Kozienice oraz w okolicach elektrowni Ostrołęka na Narwi. Badania, szybciutko o metodyce, żeby nie wchodzić w szczegóły. Podstawową naszą metodą badań było łowienie dryfującego ichtioplanktonu, czyli właśnie tych najmniejszych w
faz rozwojowych ryb, czyli od ikry przez larwy, przez mały narybek, które unoszone są swobodnie przez nurt rzeki. To jest ich sposób migracji. Łowiliśmy je dzięki specjalnie do tego celu skonstruowanym pułapkom, które instalowaliśmy przed wejściem do kanałów doprowadzających wodę do elektrowni w różnych kombinacjach, w dzień, w nocy, w różnych porach dnia, w różnych porach roku i tak dalej, i tak dalej. To było nasze główne narzędzie, to było nasze główne narzędzie. Kolejnym narzędziem to były połowy, tak zwanym włokiem drobnicowym, czyli łowienie na płyciznach bardzo wczesnych też form rozwojowych ryb, głównie na rybku. Oraz trzecią metodą był klasyczny odłów agregatem elektrycznym. Łowi się w ten sposób większe ryby. I po czym po każdych takich odłowach następowała identyfikacja gatunkowa, jeżeli to tylko było możliwe. I oto efekt naszych odłowów. W środkowym, tym okrągłym panelu widzą Państwo te najmłodsze stadia rozwojowe ryb. To są ryby, które mają kilka dni od czasu wylęgu z ikry. Ich wielkość to jest od 3, 4 do około 6 mm. Po lewej dolnej stronie w tym miejscu widzimy już bardzo wczesne formy narybkowe, również dryfujące, również zaliczane do ichtioplanktonu, czyli swobodnie dryfującego razem z prądem wody. To są osobniki, które mają od 10 powiedzmy do 15 milimetrów. Po prawej stronie widzimy efekt odłowów włokiem małych form narybkowych. To są ryby, które mają około 1 roku życia za sobą, a u góry już osobniki dorosłe, wzręga i największą rybę, jaką udało nam się tam złowić, sum, który miał kilkadziesiąt kilogramów. I jaki jest skład gatunkowy? Bo to jest niesłychanie ważne oczywiście. Wisła jest niesłychanie nadal bardzo bogatą rzeką i w jej składzie gatunkowym jest aż 27 gatunków ryb w samej okolicy elektrowni Kozienice. Co najważniejsze, w tych 27 gatunkach mamy 7 gatunków chronionych prawem krajowym lub unijnym, czyli tak zwane gatunki naturowe. Jest różanka, kieł białopłetwy, niezwykle rzadkie gatunki, kiełb Kesslera, koza pospolita, koza złotawa, boleń i brzana. Niestety też wśród tych 27 gatunków stwierdziliśmy całkiem liczną populację gatunków obcych, inwazyjnych, głównie należących do rodziny babek pontokaspijskich i tych gatunków było aż 4. Na zdjęciu macie Państwo zaprezentowaną taką ciekawą babkę rurkonosą. Jeśli chodzi o rzekę Narew w okolicach elektrowni Ostrołęka, to tam stwierdziliśmy 12 gatunków ryb i w tym 2 gatunki chronione, koza pospolita i boleń. I również stwierdzono 1 gatunek obcy, to jest również babka, gatunek babka szczupła. To proszę się nie przejmować tymi cyferkami. Chodzi o to, że chciałem Państwu powiedzieć, że te wyniki, które za chwilę Państwu zaprezentuję, są na podstawie całkowicie sprawdzalnych danych empirycznych, czyli to wszystko, co zmierzyliśmy, złowiliśmy, zmierzyliśmy, policzyliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc chodzi tu o ilość metrów sześciennych, które przepłynęły, prędkość wody, powierzchnię pułapek i tak dalej, oraz dni, kiedy taki dryf następuje, ichtioplanktonu. I także wszystkie te wyniki są na bazie empirycznie zdobytych danych. I przechodzimy do wyników, tak bardzo w skrótowej formie. Tutaj mamy dynamikę dobową dryfującego ichtioplanktonu, czyli tego wylęgu, larw i młodych, wczesnych stadiów narybkowych, Wisła w Kozienicach. Jak widzimy, ten dryf odbywa się tylko i wyłącznie w nocy, praktycznie tylko i wyłącznie w nocy. Jest to instynktowne zachowanie się ryb po to, żeby ograniczyć możliwość ataku ze strony drapieżników. Po prostu w nocy, kiedy jest ciemno, ryby czują się, takie małe, bezbrodne ryby czują się o wiele bezpieczniej. Dlatego ich dryf zaczyna się w momencie po zachodzie słońca, z różnym natężeniem, trwa do mniej więcej do wschodu słońca. W ciągu dnia ten dryf jest praktycznie zerowy. To są pojedyncze osobniki, zresztą zaraz będzie to widać na innym slajdzie.
Jak widzimy tutaj na Wiśle w 2019 roku apogeum dryfu przypadało na miesiąc czerwiec i na miesiąc maj. To jest oczywiście najlepszy moment do rozrodu większości ryb bytujących w Wiśle. Natomiast kwiecień i lipiec jako początek i koniec sezonu tarłowego, ta intensywność dryfu była zdecydowanie mniejsza. Podobna dynamika i podobne wyniki mamy zarejestrowane na Narwi w Ostrołęce, z tą różnicą, że akurat w 2019 roku apogeum dryfu przypadało na miesiąc kwiecień. To zależy oczywiście od warunków klimatycznych, hydrologicznych, opadów, suszy, wezbrań itd., itd. Nie będziemy się tutaj wchodzić w szczegóły, bo to zajęłoby nam za dużo czasu. To są cyfrowo pokazane wyniki, które przed chwilą Państwo widzieli na tych rysunkach. Chodzi tu, aby pokazać, że właśnie w ciągu dnia praktycznie nie ma tych ryb, w ciągu nocy jest ich bardzo dużo, momentami w zależności od intensywności tarła, które odbywa się akurat w pobliżu. W jednej próbie mogliśmy doliczyć się prawie 100 osobników. Podobnie na Narwi w Ostrołęce, jak widzicie Państwo, w dzień bardzo niewiele, natomiast w nocy te wartości na przykład w kwietniu mocno przekraczały ponad 100 osobników na próbę. Ale oczywiście zaraz przejdziemy do uogólnień. To jest najważniejszy slajd z całej tej prezentacji, proszę Państwa, a mianowicie to jest efekt naszych badań oraz obliczeń, które mogliśmy dokonać na ich podstawie. I wychodzi z tego, że w roku 2018 elektrownia Kozienice, w systemach chłodzących elektrowni Kozienice zginęło ponad 64 miliony ryb. Natomiast w analogicznym okresie rok później, w 2019, tych ryb doliczyliśmy się ponad 234 miliony. Od razu rzuca się w oczy ta różnica między 18 a 19 rokiem i rodzi się pytanie, skąd taka różnica prawie czterokrotna. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. W 2018 mieliśmy do czynienia z bardzo suchą wiosną przez praktycznie cały okres badań. Nie było żadnych wezbrań, nie było dużych deszczy, nie było dużych opadów. Dlatego to nie są najlepsze warunki do rozrodu ryb. Natomiast w 2019, w drugiej połowie maja, nie wiem czy Państwo pamiętacie, ale było bardzo poważne wezbranie na Wiśle, intensywne opady na całym dorzeczu, w całych Karpatach. Co spowodowało, że na wodowskazie w Dęblinie, który jest adekwatny do Kozienic, apogeum fali wezbraniowej osiągnęło prawie 3000 metrów sześciennych na sekundę, podczas gdy normalnie średnio niski stan jest około 250. Także solidne wezbranie. Wisła wystąpiła z brzegów, zalała Dolinę Zalewową, co spowodowało, że pojawiły się idealne warunki do odbycia rozrodu przez większość gatunków ryb i nie tylko. Kręgowce i tak dalej. Całe życie odetchnęło, ponieważ wezbranie dla rzeki jest niczym oddech tlenu dla chorego na COVID. Więc życie w rzece utrzymuje się między innymi dzięki temu, że rzeka raz na jakiś czas wylewa, zalewa swoją dolinę i stwarza nam idealne warunki do rozrodu. Jeśli chodzi o wyniki z Narwi, to też są dość poważne. Czyli osiągnęliśmy wynik około ponad 37 milionów ryb zabitych w systemach chłodzących elektrowni Ostrołęka. I mamy tutaj do czynienia w 2019 na Narwi nie było żadnego wezbrania, zresztą do tej pory nie było żadnego wezbrania, czego dowodem jest chociażby pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tam stany wody na Narwi utrzymywały się w bardzo niskich stanach całą wiosnę. I śmiem twierdzić, jestem całkowicie przekonany, że gdyby na Narwi nastąpiło wezbranie wiosenne, takie jak powinno być, to ta liczba zabitych ryb byłaby wielokrotnie większa. Niemniej jednak 37 milionów również, przynajmniej na mnie, robi spore wrażenie. No więc, proszę Państwa, tak, mamy do czynienia z zabitymi dziesiątkami albo setkami milionów ryb. Trzeba sobie, oczywiście jest to bardzo ważne, ale trzeba sobie uzmysłowić, że to, co Państwu już wspominałem wcześniej, że wśród tych gatunków, które tam istnieją, jest 7 gatunków chronionych prawem, które powinny być chronione, niektóre nawet czynnie. Natomiast z prostych obliczeń ze struktury populacji wynika, że tych gatunków chronionych również giną miliony osobników.
Ma to oczywiście wymierne straty finansowe, ponieważ można sobie wyobrazić taką sytuację, że użytkownik rybacki, który płaci czynsz dzierżawny państwu za to, że może użytkować Wisłę w tym rejonie, czy Narew w tym rejonie, mógłby na przykład próbować zrekompensować straty poprzez zarybienia. Oczywiście to jest mrzonka, ale można sobie wyobrazić taką sytuację. Więc gdyby chcieć kupić gdzieś, oczywiście jest to niemożliwe, taką ilość na rybku czy wylęgu poszczególnych gatunków, to są to kwoty sięgające wielu milionów złotych rocznie. Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji? Oczywiście najprostszym rozwiązaniem byłoby wyłączyć te stare bloki. To są bloki budowane jeszcze w 60-tych latach, bo początek elektrowni Kozienica to są stare bloki 200-megawatowe, których budowa zaczęła się w 68 roku. Skończono je z początkiem 70-tych lat i tak pracują. Najlepiej byłoby je po prostu wyłączyć. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, że taka sytuacja ma miejsce i ktoś się na to zgodzi od razu, więc jest to raczej mrzonka. Możemy sobie również wyobrazić, że ktoś wymyśli czy i zrealizuje plan, żeby zmienić system chłodzenia skraplaczy pary. Nie jestem inżynierem, wydaje mi się, że może być to możliwe, może nie, ale na pewno będzie bardzo kosztochłonne, gdyż to są zupełnie inne instalacje. Ponieważ muszę w tym miejscu powiedzieć, że nowoczesne instalacje, które wykorzystują zamknięty obieg wody, zużywają tej wody mniej więcej 100 razy mniej niż elektrownie z otwartym systemem chłodzenia. Nowy blok w Kozienicach o mocy 1000 MW zużywa mniej więcej 1,5 kubika wody na sekundę, także jest to gigantyczna różnica. Ale czy to jest technicznie możliwe, nie wiem, na pewno jest to, jeżeli tak, to będzie to na pewno bardzo kosztochłonne. Natomiast rzeczą, którą możemy zrobić natychmiast i bez żadnych kosztów, to jest pewna decyzja, nie wiem, czy administracyjna, czy jakaś, prawda, biznesowa, a mianowicie wiedząc dokładnie, kiedy odbywa się tarło ryb, czyli jest to w Polsce, jest to okres od mniej więcej od końca marca, kwiecień, maj, czerwiec do połowy lipca, i wiemy, że larwy i narybek dryfuje tylko nocą, to w tym momencie decyzją dyrektora, czy ministra, czy kogokolwiek powiedzieć, panowie, w nocy zmniejszamy moc elektrowni usytuowanych nad rzekami i jeżeli ograniczymy moc elektrowni, to automatycznie oczywiście ograniczamy ilość wody pobieranej do chłodzenia. Dzięki temu ratujemy życie milionom istnień. Wydaje mi się, że jest to działanie bardzo prawdopodobne, jeżeli tylko ktoś będzie chciał. Bo chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, to już nie moja działka, ale chciałem zwrócić uwagę, że w wodzie zassanej, w tych milionach metrów sześciennych wody zassanej do elektrowni giną nie tylko ryby. To jest przykład badań tegorocznych już, ponieważ rozszerzyliśmy nasz zakres również o elektrownię Połaniec. To jest próba pobrana dosłownie kilka dni temu, macie tutaj datę 10, w nocy z 10 na 9 na 10 czerwca, oprócz ryb płynie masa innych organizmów. Tutaj mamy akurat same skorupiaki, same kiełże praktycznie. Jeżeli tych ryb tutaj jest około 67 osobników, to tych kiełży jest prawie 300. I proszę sobie, a tutaj nie ma owadów, tutaj nie ma mięczaków, tutaj nie ma kijanek, a wszystko to ginie w systemach chłodzących. Żeby sobie na zakończenie, żeby sobie wyobrazić, jak wygląda i ile tej wody elektrownie zużywają, to jest widok na wypływ wody wiślanej z elektrowni Kozienice. To jest zdjęcie z maja tego roku. Przy średnim natężeniu prądu, nazwijmy to, to jest przepływ cirka 70 metrów sześciennych na sekundę. To jest to po prostu wielka rzeka, która to jest praktycznie destylat. Tam nie ma żadnego życia. Tam nie ma ryb, tam nie ma owadów, tam nie ma skorupiaków, tam nie ma mięczaków, tam nie ma nic po prostu. I tym optymistycznym akcentem chciałbym Państwu podziękować. Oczywiście jestem gotów na odpowiedzieć na jakieś pytania, ewentualnie uwagi. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję za tą prezentację. Tak, teraz przyszedł czas na pytania do pana profesora. Wojciechu, czy mogę prosić o włączenie głosu?
Państwa, którzy wysłuchali naszej prezentacji, bo wydaje mi się, że jesteśmy w tej chwili automatycznie wyciszeni, chyba że Państwo już mają dostęp do mikrofonów i można je włączyć. Dzień dobry. Wydaje mi się, że każdy może włączyć się samodzielnie. A jeżeli nie, to proszę zgłaszać na czacie. Bądź też pytanie, bądź też chęć włączenia mikrofonu. Jako, że jest nas niewiele, myślę, że możemy po prostu się podłączyć i zadawać ewentualnie pytania po prostu po kolei. Nie trzeba się jakoś specjalnie zgłaszać. Myślę, że się nie pogubimy. Dzień dobry, Robert Jurszo. Czy można portal OKO.press, czy można pytanie zadać, czy się tak wtrąciłem bez kolejki? Mam dwa albo trzy pytania. Pierwsze jest takie. Powiedział pan, że dryf ichtiofauny jest największy w nocy, ja się po prostu nie znam na tym, jak funkcjonują elektrownie. A w jakich porach dnia dokonuje się pobór wody? Czy on jest w jakichś porach dnia większy, czy na przykład... Rozumie pan, bo mi chodzi o uchwycenie tej relacji, bo on być może jest taki sam przez cały czas. No trudno mi powiedzieć. Na pewno są pewne różnice w zapotrzebowaniu na moc w ciągu doby. Mhm. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że ten dryf odbywa się już w miesiącach. Można sobie wyobrazić, że na przykład część przemysłu pracuje więcej w dzień. A nieco mniej w nocy. Niemniej jednak trzeba sobie wyobrazić również taką sytuację, że ten dryf najintensywniej odbywa się już w miesiącach późno-wiosenno-letnich praktycznie, kiedy noc jest bardzo krótka, a klimatyzatory działają, ludzie żyją, także są na pewno pewne wahania. Natomiast my do tej pory nie mieliśmy możliwości badania na bieżąco ilości wody pobieranej w danej godzinie na przykład, czy w minucie przez elektrownię. Mamy rejestry, które mówią, ile dobowo zostało użyte wody, prawda? Natomiast wiemy to również dokładnie, że manipulowanie turbozespołami nie jest takie proste. Jeżeli to wymaga bardzo skomplikowanych procedur technicznych, żeby wygasić albo zwolnić jakiś turbozespół. I wyobrażam sobie, że te elektrownie, raczej takie jest moje przekonanie, że te elektrownie pracują z podobną mocą praktycznie przez całą dobę, bo jeżeli nie u nas jest zapotrzebowanie na prąd, to zapotrzebowanie na prąd jest na Białorusi albo, nie wiem, w Czechach, bo przecież energią się handluje na lewo i prawo. I dla samego systemu, dla urządzeń i dla samej elektrowni jest lepiej, kiedy ona pracuje jednostajnie cały czas, prawda? A nie to wahania góra, dół. Więc wydaje mi się, że te wartości, jeżeli odbiegają od rzeczywistości, to w bardzo niewielkim stopniu. Mhm, dziękuję. Czy jeszcze jedno pytanie mógłbym mieć? Oczywiście. Mianowicie chciałem zapytać, czy panowie wśród tych próbek pobranych znaleźli również gatunki ryb bądź skorupiaków objęte ścisłą ochroną gatunkową w Polsce? No tak, to było, znaczy jeśli chodzi o nie ryby, to nie wypowiadam się, ponieważ to nie jest moja działka i absolutnie nie czuję się kompetentny, ani też nie wyizolowywaliśmy specjalnie poza tym jednym przykładem na potrzeby tej prezentacji. Natomiast wśród nie prezentowane to było w szczegółach na tej prezentacji, ale bardzo kilkakrotnie przeprowadzane odłowy stwierdziły dokładnie, jaka jest struktura ichtiofauny Wisły powyżej Kozienic i powyżej Ostrołęki. I wiadomo, że na przykład kiełb Kesslera stanowi tyle a tyle procent populacji ryb w Wiśle albo w jakiejś innej rzece, albo że na przykład boleń. Każdy z tych gatunków chronionych oczywiście ma swoje miejsce, konkretną cyfrę, jaki stanowi procent populacji. Oczywiście w pewnym zaokrągleniu. Więc na podstawie udziału danego gatunku w całym zespole ryb, tak to się nazywa, w całej populacji ryb na danym odcinku rzeki, możemy wywnioskować, ile ryb prawnie chronionych zginęło w elektrowni, ponieważ przyjęliśmy, oczywiście trochę a priori, ale przyjęliśmy, że mniej więcej skład gatunkowy, który ginie w elektrowni, odpowiada składowi gatunkowemu, który żyje w rzece.
Nie jest to chyba bardzo złe podejście. I w tym dużym raporcie, który będzie Państwu przedstawiony już w formie wydrukowanej, tam jest oczywiście wszystkie tabele, wszystkie wyliczenia są dokładnie przedstawione, więc te 7 gatunków chronionych, które jest w Wiśle, ginie i to w milionowych ilościach w elektrowni i oczywiście te gatunki chronione, które są stwierdzone na Narwi w Ostrołęce, również z absolutną pewnością mogę się mylić co do, czy to będzie 6 milionów, czy 5 milionów w ciągu sezonu, ale nie zmienia to faktu, że te ryby giną. To jeszcze jedno króciutkie pytanie, jeśli można. Dziękuję za odpowiedź. Niech mi pan jeszcze powie, jak te ryby giną, czy one zostają ugotowane? Nie pytam to z perwersyjnej ciekawości, ale to jest dla czytelnika, że tak powiem. To znaczy, to jest takie, co zadziałuje na wyobraźnię. Widocznie włączył się pan nieco później do dyskusji, ponieważ to było już, ale oczywiście powtórzę. To przepraszam, może mi umknęło, gdyby pan był uprzejmy. Z powodu 3 rzeczy. Zostają zasane z nurtem, tam następnie pierwsza rzecz, jaka je spotyka, to gigantyczne pompy, które po pierwsze mogą uszkodzić mechanicznie, 3 gwałtownie zwiększają ciśnienie, które albo miażdży, albo rozrywa te ryby po części, gwałtowne zmiany ciśnienia hydrostatycznego, a następnie przez odpowiednie dysze pod wielkim ciśnieniem ta woda jest gdzieś wtłaczana do kondensatorów pary i tam w ciągu ułamka sekundy ta woda jest podgrzewana o kilkanaście stopni, ponieważ zabiera ciepło z pary, która napędzała turbinę. I to jest tak zwany szok termiczny. Ryby są organizmami zwiennocieplnymi i po prostu mają taką temperaturę ciała, jaką ma środowisko, jaką ma woda. I pierwszą i podstawową rzeczą, jaka jest w rybactwie czy w hodowli, to jest unikanie szoku termicznego. Nie możemy ryby, która jest w temperaturze 15 stopni, nagle wziąć i wrzucić do 20, ponieważ to będzie dla niej traumatyczne przeżycie, jeżeli nie letalne, czyli umrze. Jeżeli mamy do czynienia z malutkimi rybkami, bardzo delikatnymi, jeżeli w ciągu ułamka sekundy temperatura zmieni im się z 15 na 25 stopni, to jest po prostu, one eksplodują, robi się zupa rybna, tak zwana bujabez, bardzo smaczna. Dziękuję uprzejmie. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś pytania od Państwa? Radek Gablik, ja tam łapkę podnosiłem, ale chyba mnie nie dostrzegłaś. Nie wiem, czy mnie słychać. Halo? Witam. Tak, słychać wszystko jest w porządku. Ja mam jeden postulat do tego, co na końcu pan powiedział, bo to jakby rozszerza nasze pojęcie o rzece, że przecież tam nie tylko ryby są i słusznie, więc pokazanie tej ilości też, nawet szacunkowe ilości tych innych organizmów, myślę, że bardzo jakby też daje pełniejszy obraz. Natomiast tak, jeśli Państwo idziecie w tą stronę, to, no to bardzo zachęca mi też zrobienie też choćby jakiegoś szacunku, mini raportu w przyszłości. Znaczy, natomiast to był mój postulat tutaj zwracam się do pracowni i do towarzystwa, żeby rozszerzyć, ponieważ to obserwowaliśmy to, zwłaszcza na Narwi w zeszłym roku, to było coś nieprawdopodobnego. Ta ilość, którą złowiliśmy teraz po łańcu, to było, jak to się mówi, nic w porównaniu z tym, co płynęło Narwią wczesną wiosną. Narew jest, jak wiemy, jedna z najczystszych rzek, najbardziej naturalnie płynących. I tam ilość owadów, chociażby samych larw komarów, jętek, widelnic i skorupiaków była po prostu przerażająca. Tam jeżeli, od razu muszę powiedzieć, że oczywiście te próby były konserwowane w formalinie i do takiej próby, jak się wlewało odrobinę formaliny, żeby je zakonserwować i potem je oglądać dopiero w laboratorium, to po prostu miałem wrażenie, że słoik drży od umierających w konwulsjach tych owadów. To było coś niesamowitego. To są miliony, miliardy sztuk. To uważam, postuluję tutaj do osób, które ewentualnie byłyby zainteresowane, że jest to nieprawdopodobnie duży problem. Wydaje mi się, że jest to poważniejszy problem niż sama ichtiofauna, ponieważ to całkowicie degraduje i niszczy bazę pokarmową dla wielu gatunków ryb. Bo nie tylko, z jednej strony zabijamy ryby, tak jakby, jeszcze chciałem, nie powiedziałem o tym w czasie prezentacji, ale musimy pamiętać, że te larwy i te drobne rybki
One dryfują nie tylko jeden dzień, one dryfują przez kilka dni. To jest ich sposób przemieszczania się. Ryby płyną na tarło w górę rzeki, tak jak Państwo doskonale pewnie wiecie. Wycierają się gdzieś tam w swoich idealnych tam jakichś siedliskach, po czym po wylęgu te larwy wracają niejako w miejsce, gdzie skąd wypłynęli ich rodzice. I taka podróż trwa dzień, dwa, trzy, czasem tydzień. I teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Wisła na przykład w Kozienicach, jej prędkość całego nurtu rzeki jest w granicach, w zależności od poziomu wody, jest w granicach 3 do 5 km na godzinę, prawda? Więc jeżeli noc trwa na przykład 6 godzin, czyli przez 6 godzin trwa dryf larw, to możemy sobie wyobrazić, że wszystkie ryby i cały pokarm, który powstał w rzece na lewym brzegu, czyli przy elektrowni, na odcinku kilkudziesięciu kilometrów, to jest wszystko, tego nie ma po prostu. To wszystko wpływa do elektrowni i istnieje. Jeżeli dryf trwa 2 dni, to na drugi dzień przypłyną te larwy, które zaczęły dryfować dzień wcześniej. Czyli mamy do czynienia z hekatombą organizmów wodnych na odcinku co najmniej kilkudziesięciu kilometrów lewego brzegu Wisły w przypadku Kozienic, czy lewego brzegu Narwi w Ostrołęce. Jeżeli do tego weźmiemy te kolejne elektrownie, to wychodzą jakieś kompletnie astronomiczne kwoty. No to bardzo istotne uzupełnienie w tej chwili, bo i nawet tak jak pan to opowiedział, to daje wyobrażenie rzeczywiście, że to jest jakaś hekatomba na znacznej części Wisły. Ale mam też drugie pytanie, właśnie pytanie, bo to był postulat. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Czy państwo się kontaktowali z elektrownią Kozienice, czy z Narwią, Ostrołęką, czy macie jakieś sygnały stamtąd, co, nie wiem, władze, właściciel sądzi na temat tego? Nie. No, przynajmniej nie. Ja wykonuję zapisy umowy, dokładnie to, co mam zrobić, robię to jak najlepiej. Natomiast oczywiście nie kontaktowałem się z żadną elektrownią. Nie wiem, co by to mogło zmienić. Znaczy, my, ponieważ dostęp do elektrowni jest wyjątkowo łatwy, zarówno elektrowni Ostrołęka, jak i elektrowni Kozienice, tam można praktycznie wejść do środka i można pobierać próby, gdzie się chce. Jest tam tylko przy samej elektrowni jest jakiś dziurawy płot, forsowany notorycznie przez wędkarzy, którzy tam próbują łowić. Więc rozumiem, że na przykład byłby konieczny kontakt z elektrownią po to, żeby wejść i gdzieś pobrać próbki. Nam to nie było zupełnie potrzebne. Natomiast nie wypowiadam się za towarzystwo ani za pracownię, ponieważ oni, możliwe, że oni mają jakieś kontakty z elektrownią. Wiem, że tam są prowadzone sprawy z progiem na Wiśle, który został wybudowany wbrew wszelkim. No, bez decyzji i tak dalej, można go uznać za po części nielegalną jakąś budowlę. Bo tego nie eksponowałem, ale każda z tych elektrowni, Skawina musiała wybudować próg w Łączanach na Wiśle, prawda, i cały kanał Łączański. Połaniec ma próg w Połańcu. Kozienice wybudowały sobie próg samodzielnie, wbijając larseny do rzeki. Progów nie mają, tylko bodajże Siekierki i Żerań. Natomiast te duże elektrownie mają, więc to wszystko przerywa ciągłość Wisły. Państwo wydaje miliony, ciężkie dziesiątki milionów po to, żeby przebudować przepławkę we Włocławku. Pewnie Państwo słyszeli, chwalą się tym wszyscy, ponieważ ona została przebudowana, zmodernizowana i rzeczywiście działa. I są liczniki, które liczą ryby i wszyscy są bardzo zadowoleni, bo tam tysiące ryb przechodzi. Po czym przepływa Włocławek, przepływa Wisłę i trafia do Kozienic i trafia na larsenowy próg. I nikt się tym nie przejmuje za bardzo. I to jest dokładnie taka sama bariera migracyjna jak zapora we Włocławku. To nieważne, czy on ma metr, półtora, czy ma 30 metrów. Po prostu to jest bariera nieprzekraczalna dla ryb. I tym jakoś dziwnie ani instytucje naukowe, oficjalne, państwowe typu IRS i tak dalej, nie bardzo się tym interesują. Natomiast jest to konkretny próg, konkretna przeszkoda, która na pewno ma bardzo silny wpływ na migrację ryb. A czy można by powiedzieć w takim razie, że ten próg, no, finansowany z kieszeni podatników, no, ma ułatwić, prawda, pobór wody,
czyli w kontekście tego, co pan powiedział, też hekatombę właśnie tych organizmów żywych, tych ryb, no bo... Tak, no jeżeli organizatorzy pozwolą mi powiedzieć jeszcze dwie minuty, to ja powiem, jaka jest geneza tego progu w Kozienicach, który jest po prostu koszmarem. Dziękuję. Otóż po to, żeby jak budowano elektrownię w Kozienicach w latach 60. i 70., to po to, żeby zapewnić sobie dużą ilość wody, uregulowano Wisłę przed Kozienicami. Żeby dać wyobrażenie, Wisła przed Kozienicami jest wielką nizinną rzeką, której koryto ma szerokość ponad kilometra. Płynie wieloma odnogami wyspy wielonurtowa. Po tym, żeby skierować wodę do elektrowni, 20 kilometrów przed elektrownią zaczęto budować ostrogi. Takich ostróg jest 20. To spowodowało, że Wisła z kilometrowej szerokości została zawężona, uwaga, do ilu? Do 150 metrów. Z kilometra 150 metrów. I inżynierowie polscy tamtego czasu nie wiedzieli o tym, że jeżeli tak skoncentrują nurt wielkiej rzeki, to ta rzeka zacznie mieć o wiele większą siłę erozyjną niż miała taka rozlana, piaszczysta rzeka. Spowodowało to, że po wielu latach rzeka wryła się w dno. Ten wielki nurt skoncentrowany zaczął ryć i obniżył dno o 2 metry. Więc jeżeli obniżył dno o 2 metry, to nagle elektrownia znalazła się w sytuacji, że jak jest tej wody mało, to w ogóle tej wody nie ma jak zabrać z tej rzeki, ponieważ w dno poszło 2 metry. No więc łapu capu, jak była susza 2014-2015, wymyślili, że będą robić próg, bo inaczej będą musieli zamknąć całą elektrownię. No więc to jest po prostu kaskada kolejnych błędnych i wszystko bardzo szkodliwych dla środowiska decyzji, bo zawężenie, oni nie wiedzieli o tym, że tamtejsi inżynierowie, że jeżeli skoncentrują nurt rzeki, to ona zacznie po prostu wgłębiać się w dno. Ale to jest problem wszystkich takich instalacji. I to jest po prostu kolejny problem. Kolejny problem rodzi kolejny problem i tak w koło Macieju, prawda? Więc kolejny problem próbują załagodzić tym, że wybudują kolejny problem w postaci progu betonowego albo z larsenu. No więc to jest po prostu błędne, kompletnie błędne koło. Robercie, czy chcesz jeszcze coś dodać? Ponieważ powoli kończy nam się czas, ale jeżeli Państwo mają jeszcze pytania, to oczywiście odpowiemy. Tak, ja chciałem tylko dodać tutaj, znaczy odpowiedzieć na to pytanie, które zostało zadane przez pana Radka Gawlika. Mianowicie myśmy też oczywiście nie kontaktowali się z elektrownią Kozienice, natomiast zapewne będziemy się z nimi kontaktować w najbliższym czasie, ponieważ w związku ze szkodami, które elektrownia powoduje w środowisku, będziemy chcieli wszcząć odpowiednią procedurę prawną, mającą na celu wyegzekwowanie konieczności ochrony gatunków chronionych. To jest raz. Oprócz tego jeszcze dzisiaj pracownia, jak i Towarzystwo na Rzecz Ziemi złożą w ramach trwających konsultacji dotyczących istotnych problemów gospodarki wodnej stosowną opinię ekspercką, gdzie w ramach której między innymi zostanie wskazany właśnie problem zasysania wód, który nie jest dostrzegany nie tylko przez samą elektrownię, ale również przez władających wodami w Polsce, czyli przez Wody Polskie. I liczymy oczywiście na to, że Wody Polskie bardzo poważnie pochylą się nad tym problemem i tą kwestię również w swojej najbliższej działalności uwzględnią. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dobrze, nie widzę, żeby ktoś z Państwa się jeszcze zgłaszał. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Tutaj w czacie mogą już Państwo znaleźć link do wszystkich materiałów, które
przygotowaliśmy na potrzeby prezentacji tego raportu. To jest sam raport, briefing, który go podsumowuje, jak również prezentacja pana profesora oraz kilka zdjęć wraz z mapą elektrowni posadowionych nad Wisłą. Dzisiejszy briefing był również nagrany i postaramy się go jak najszybciej Państwu udostępnić. Ja wyślę w tym temacie stosowny mail. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Chciałam też podkreślić, że rzeczywiście jest to dzisiaj premiera w ogóle tego zagadnienia, stąd też do tej pory nie podejmowaliśmy żadnych działań w tym względzie. Tak jak powiedział pan Robert Wawręty, właśnie zaczynamy. Również będziemy prowadzić kolejne badania dotyczące wpływu elektrowni na rzeki. Tak jak powiedział pan profesor, sama kwestia ryb i ich, mówiąc kolokwialnie, mielenia w elektrowniach to nie jest jedyny problem. Jest jeszcze kwestia także samego zrzutu podgrzanych ścieków do wód, co również bardzo mocno wpływa na ich przyrodę. Dobrze, myślę, że możemy na tym zakończyć. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i życzymy miłego dnia. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.